tvpodkarpacie.pl. Tomasz Sowa, fotograf, pasjonat sportu, a dla wielu po prostu pan w pomarańczowej kurtce. Niezwykle lubiany przez kibiców, uwielbiany przez sportowców. Przez 5 lat namawiany do zaprezentowania swoich prac w ramach wystawy. Wernisaż zorganizowano w Młodzieżowym Domu Kultury. Nie ukrywam, jestem przerażony. Trema niesamowita, nie zdawałem sobie sprawy, że to aż tak ciężkie będzie. Nigdy nie lubiłem opowiadać o swoich zdjęciach. Moje zdjęcia starałem się robić je tak, żeby same się broniły, nie trzeba było tłumaczyć. Tomasz Sowa ma w swojej kolekcji już kilkaset tysięcy zdjęć. Po wstępnej selekcji pozostało 1000 fotografii. Na wystawie zaprezentowano 22. Reprezentują różne dyscypliny, m.in. hokej, łyżwiarstwo, piłkę nożną, siatkówkę czy ice speedway. To właśnie sport najbardziej zafascynował bohatera wernisażu. Sportowe zdjęcia według mnie są największym wyzwaniem. Nie można w nich zaplanować zbyt wiele, można przewidzieć niektóre sytuacje, ale na ogół jest kłopot ze światłem. Poza tym tam jest akcja, której się nie da przewidzieć i to jest wyzwanie, ja lubię wyzwania. Każda fotografia przedstawia osobną historię. Wyjątkową stanowi ta dotycząca zawodów w ice speedwayu. Przypadkiem zauważyłem, że nie wszystkim zawodnikom sprawia przyjemność jazda. Część zawodników była po prostu, miałem wrażenie, że jest przerażona tym, co robi. Jest to sport dla szaleńców, nie oszukujmy się. Bardzo niebezpieczny, te kolce, szybkość. I zauważyłem przypadkiem, że po prostu przerażone oczy mają. Ponieważ warunki tam są takie niezbyt sprzyjające do fotografii, bo wieczorami odbywają się te wyścigi. I ciężko było zrobić to zdjęcie. 3 lata polowałem na takie zdjęcie i po 3 latach udało się. Jakie jest marzenie Tomasza Sowy związane z fotografią? Cały czas czekam na to jedno zdjęcie, takie, które uznam, że to jest właśnie to, żeby już skończyć z fotografią. I myślę, że ciężko będzie, bo wiele razy mi się wydawało, że to już jest to zdjęcie. Będę szukał nowego hobby, bo lubię zmieniać hobby. To miało być zajęcie. Hobby na 2-3 lata trwa już 8 rok, czyli jedno z najdłuższych hobby, które kultywuję. Osobom związanym z sanockim sportem z pewnością trudno będzie sobie wyobrazić jakiekolwiek ważne wydarzenie sportowe bez obecności Tomasza Sowy. Miejmy nadzieję, że pasja nie zniknie i uśmiech pana w pomarańczowej kurtce, który od 8 lat towarzyszy sanockim sportowcom i sanockim kibicom. tvpodkarpacie.pl